W piątek 24 maja zakończył się piąty, przedostatni etap Rico Documentarina. Kolejna odsłona eventu organizowanego przez firmę Rico i jej partnerów odbyła się w Bydgoszczy w scenerii Stadionu Miejskiego imienia Zdzisława Krzyszkowiaka, na którym swoje mecze rozgrywa pierwszoligowy klub piłkarski Zawisza Bydgoszcz. To niezwykłe miejsce, z którego wywodzi się wielu medalistów olimpijskich, świetnie wpisało się w imprezę typu road show. Bydgoski etap Rico Documentarina za nami. Poprosimy o podsumowanie tej części eventu. W sumie w Bydgoszczy odwiedziło nas ponad 400 osób. Jest to bardzo dobry wynik. Cieszymy się, że mimo braku słońca nasi partnerzy i nasi klienci tak licznie przybyli na nasz event. W ciągu dwóch dni w Bydgoszczy największym zainteresowaniem cieszyła się strefa zarządzania dokumentami, archiwizacja i workflow. A jak układała się współpraca ze stadionem Zawiszy Bydgoszcz? Współpraca ze stadionem już od samego początku układała się naprawdę wzorowo. Wszystkie osoby, z którymi współpracowaliśmy, były bardzo pomocne i wszystkie sprawy były załatwiane naprawdę błyskawicznie. Już we wtorek, 28 maja, na stadionie PGE Arena w Gdańsku rozpocznie się ostatni etap Rico Documentarina. Z tej okazji wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy na stadion od godziny 9:00.